Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bong, a dzisiaj chciałbym wam przedstawić garść informacji dotyczących nadchodzącej imprezy King of Poland RC Drag Race, czyli wyścigów na 1,40 mili, które odbędą się już 12 czerwca w niedzielę na byłym lotnisku wojskowym w Ułężu. Cała impreza odbywać się będzie przy okazji American Motor Show organizowanego przez Amazing Events, a obok naszych wyścigów na 1,40 mili odbywać się będzie pierwsza z tegorocznych imprez z cyklu King of Poland, czyli oczywiście pełnowymiarowych wyścigów dragsterów, więc naprawdę zapraszam was do przyjazdu, bo będzie co pooglądać. Oprócz wyścigów właśnie w dużej i w małej skali będzie szereg innych motoryzacyjnych atrakcji, wystawa amerykańskich samochodów, monster trucki, drift, food trucki, koncerty itd., więc naprawdę zachęcam was do odwiedzenia Ułęża już 12 czerwca. A teraz chciałbym wam przedstawić sylwetkę pierwszego z partnerów, który zdecydował się na wsparcie naszej imprezy, a jest to sklep EuroRC z Finlandii. Jak zapewne część z was pamięta, już w zeszłym roku EuroRC zdecydowało się wesprzeć nasze imprezy i sponsorowali imprezę listopadową, która odbyła się na STW w zeszłym roku. No i tak również w tym roku EuroRC wierzy w naszą inicjatywę i chce wspierać rozwój drag racingu w Polsce. No i zdecydowali się właśnie wspomóc nas nagrodami, ale zanim pokażę wam, co przysłali i co będzie można wygrać podczas naszych zawodów, chciałem wam powiedzieć trochę o samym sklepie. EuroRC zostało założone 11 lat temu, oczywiście w Finlandii, przez dwóch, można powiedzieć, zawodowych modelarzy kierowców takich wyścigowych, którzy mieli trochę dość tego, że był problem z dostępnością części do ich modeli i musieli regularnie kombinować i szukać, żeby jakoś te swoje modele poskładać do kupy pod zawodach. No i postanowili rozwiązać to w taki sposób, że założyli własny sklep. Początkowo EuroRC to był dosłownie garaż, gdzie trzymali produkty i jeden komputer, ale obecnie po 11 latach rozrosło się to do wielkości jednego z największych sklepów RC w Europie. Wysyłają swoje produkty do ponad 90 krajów, w asortymencie znajduje się ponad 15 tysięcy pozycji. EuroRC skupia się na modelach jeżdżących, zdalnie sterowanych oczywiście, i znajdziemy tutaj szereg modeli zarówno dla zawodników, części tuningowych i takich niezbędnych do przygotowania się do startu w zawodach, jak również bardzo szeroką ofertę modeli gotowych do jazdy RTR dla takich, nazwijmy to, mniej profesjonalnych użytkowników. Naprawdę oferta jest bardzo szeroka. Jeżeli złożycie zamówienie do godziny 15, to macie gwarancję, że zostanie ono wysłane jeszcze tego samego dnia. Paczki do Polski dochodzą naprawdę w kilka dni roboczych. Jeżeli zamówicie coś w poniedziałek, to prawdopodobnie do piątku będzie już u was. EuroRC posiada własną drużynę wyścigową, modelarską oczywiście, w której znajduje się 30 kierowców. No i zachęcam was do zapoznania się z ich ofertą, oczywiście linka macie w opisie do tego filmu. A teraz przejdziemy do tego, co was zapewne interesuje najbardziej, czyli pokażę wam, jakie nagrody przysłali na nasze zawody. Pierwsze z nich to są opony drag racingowe, oczywiście tylne Sliki Proline'a, licencjonowane przez Hoosier, w mieszance miękkiej oczywiście. Tak jak wspomniałem, są to opony tylne. One są bardzo mięciutkie, bardzo fajnie się sprawują, ja na nich trochę już pojeździłem na początku sezonu. Myślę, że to naprawdę dobry komponent do budowy własnego dragstera. Druga nagroda to jest światełko startowe od Traxxasa. Jeżeli część z was śledzi mój kanał, to na pewno widzieliście je już na filmach. Ja bardzo często korzystam z tego urządzenia podczas naszych pojazdówek. Ono nam pomaga potrenować sobie czas reakcji i start przed świateł, więc naprawdę fajne narzędzie treningowe. A z drugiej strony umożliwia jakby urozmaicenie takiej właśnie niezobowiązującej pojazdówki z kolegami i szybką organizację wyścigów, więc naprawdę fajna sprawa, fajny gadżet. No i mieści się właściwie do kieszeni, więc rewelacja, zasilanie na baterie paluszki. No a trzecia nagroda, którą EuroRC ufundowało, jest to karoseria od J-Concepta. Jest to karoseria Cadillaca ATS-V, jak dobrze pamiętam. Tak jest, ATS-V. Chociaż wydaje mi się, że ten Cadillac to się CTS-V nazywał, ale ja nie jestem specjalistą od Cadillaców, więc poprawcie mnie, na pewno część z was wie lepiej ode mnie. Karoseria bardzo fajna, J-Concept. Ja używałem karoserii J-Concepta do ścigania na offroadzie. Bardzo je lubiłem, bo są bardzo wytrzymałe. Tu również czuć, że jest to solidny kawałek Lexanu. No i ta karoseria to jest coś ciekawego, bo ja jeszcze w Polsce nikogo z takim Cadillaciem nie wiedziałem. Więc naprawdę fajne unikatowe body. Myślę, że jak ktoś będzie sobie budował dragstera, to naprawdę z tą karoserią będzie się wyróżniał na tle innych samochodów. Więc takie dobroci będziecie mogli zdobyć m.in. podczas imprezy King of Poland RC Drag Race już 12 czerwca na terenie Motopark Ułęż. I oczywiście zachęcam was i przypominam o zgłoszeniach na imprezę w linku do tego filmu oraz w poście, w którym ten film się znajduje. Jak również w opisie wydarzenia na Facebooku znajdziecie linka do formularzu z zapisami. Zapisy zajmą wam dosłownie 15 sekund, to z zapasem, a mi bardzo ułatwicie organizację imprezy w ten sposób.
Więc jeżeli macie jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzach, piszcie do mnie również bezpośrednio. A tymczasem trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia w kolejnych filmach. Już niedługo wracam z kolejnymi ogłoszeniami dotyczącymi naszych nadchodzących zawodów. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Wasz Bąk.